witam wszystkich, nazywam się Michał Erykowski. Przyjechałem tu z Katowic, z Polski, gdzie od 12 lat organizuję takie wieczerze wigilijne dla osób samotnych. Prywatnie prowadzę biznes, prowadzę restaurację rybną, która nazywa się Wioska Rybacka. Więc jeśli będziecie kiedyś w Katowicach, to serdecznie wszystkich zapraszam do Parku Śląskiego na pyszną rybę. Dlaczego jestem w Calgary? Dlatego, że idea wigilii dla osób samotnych w moim przekonaniu nie powinna się ograniczać granicami. Jestem w Calgary dlatego, że chcę was wszystkich zaprosić. Tych, którzy macie daleko do Polski, macie daleko do swoich domów, do swoich rodzin i na te święta nie planujecie wyjazdu. Chcę was zaprosić na wieczerzę wigilijną tutaj w Calgary, w Kanadzie. Polską wieczerzę wigilijną, gdzie gotować wam będzie mój brat, który jest uczestnik Masterchefa, gdzie będą polskie karpie, które już część z nich przyjechała tutaj, a część przyjdzie przed samą wigilią, gdzie będzie atmosfera istnie taka domowa. Będą kolędy, będzie atmosfera takiego wspomnienia swojego domu. Na pewno też będą prezenty. Jeżeli nie macie w planie takich wielkich wieczerzy w swoim tutaj domu kanadyjskim i chcecie zaznać taką troszkę inną, może nie codzienną, a może już tradycyjną, może to zacznie się coś zupełnie nowego, coś co będzie trwało i będzie się może rozszerzało na inne miasta, serdecznie was wszystkich zapraszam. A żeby zachęcić, chciałem też powiedzieć, że sklepy tutaj polskie, przede wszystkim chciałem podziękować panu Mietkowi, panu Janowi, a najbardziej pani Sawince za pomoc w udzieleniu nam i rabatu, i pewnych produktów, które dostajemy. Ponieważ część produktów przyjdzie z Polski, a część tutaj będzie pozyskana tutaj na miejscu w Kanadzie. Ale obiecuję, że wszystkie karpie przyjadą od Tomasza Króla z Pielgrzymowic, z pysznej hodowli. Kilka słów o tym, co dzieje się w Polsce. Dlaczego w Polsce jest to ważne? Bo na pewno połączymy się takim telebimem, takim telemostem. Jest między nami co prawda 8 godzin różnicy, ale to, co się będzie dziać w Katowicach na Wigilii, na której prawdopodobnie przyjdzie około 2000 ludzi. I będzie tam sam arcybiskup Wiktor Schwors. Będzie również biskup luterański. Będzie zwierzchnik kościoła metodystycznego. Ponieważ to, co robimy w Katowicach, dzieje się już od wielu lat. Jest to na poziomie takiej pięknej ekumenii, gdzie duchowni wszystkich wyznań przychodzą i błogosławią tych, którzy przychodzą na te spotkanie wigilijne. Ponieważ to jest cudowny obraz, kiedy możemy... Te święta nas łączą. To jest święto, które wszystkie chrześcijańskie kościoły uznają. Często troszkę zapominamy, dlaczego to święto jest. Zapominamy, kto jest tym jakby głównym jakby punktem na rodzinę Pana Jezusa. Bardzo często skupiamy się już na choince, na prezentach, na atmosferze rodziny, ale my też chcemy przypomnieć, że to jest święto, które wspomina, że narodził się sam Jezus Chrystus. I duchownie tych kościołów błogosławią. I myślę, że będzie wspaniałą okazją, kiedy nagramy tą część katowicką i przez ten telemost przepuścimy tutaj. Więc osoby, które będą na wieczerzy w Calgary, będą mogły osobiście usłyszeć pozdrowienia pewnie też ode mnie, ale najważniejsze od wszystkich duchownych, szczególnie od arcybiskupa i biskupa luterańskiego. Myślę, że też usłyszycie tutaj w Calgary to, co będzie się działo w Katowicach w postaci kolęd i mamy taką przedstawienie narodziny Pana Jezusa. Mamy żywe zwierzęta, pokazujemy te narodziny. Może samych narodzin nie pokażemy, ale cała atmosfera będzie bardzo ładnie widoczna. Więc serdecznie wszystkich zapraszam na wieczerze wigilijną tutaj w Calgary, która odbędzie się 24 grudnia. Miłą informacją jest to, że wieczerza jest całkowicie bezpłatna. Wiem, że dzisiaj jest mało rzeczy za darmo, że wszyscy szukamy jakiejś małej gwiazdki, a tu jej nie ma. Mamy sponsorów, którzy i z Polski, i właśnie już z Kanady, w postaci sklepu, głównie pani Zabinka. Wszystko będzie przygotowane zupełnie za darmo, więc naprawdę warto przyjść. Nawet nie chodzi o koszty ekonomiczne, ale o to, żeby przeżyć coś kompletnie innego, coś nowego. Jest też taka pewnie pytanie, jeśli macie małżeństwa międzynarodowe, czy można zaprosić tam męża czy żonę, który jest z innego kraju? Jak najbardziej. Pokażmy tą właśnie dobrą polską tradycję. Gościnność. Te wolne miejsce, tak tradycyjne, które w polskim domach zawsze poszukiwane puste, niech się zapełni. Wszystkich serdecznie zapraszamy. I chciałem powiedzieć, że jeśli ktoś z was, słuchając, oglądając teraz ten program, pomyśli sobie, fajna inicjatywa i nawet chciałbym w tym wziąć udział, to jest taka możliwość. My w Polsce też zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału jako wolontariusz. To jest plakat tak informujący, żeby się przyłączyć do nas i pomagać nam w Katowicach. I myślę, że tutaj w Kanadzie, w Calgary również jest taka potrzeba, żebyście się włączyli. Ile osób? Tego nie wiemy oczywiście, ale każda ręka się przyda. Fajnie by było, jeśli nie macie czasu nie macie takich możliwości się włączyć, to może upieczcie jakieś ciasto polskie, bo z tym akurat jest problem, bo nawet nie mamy jak przewieźć tu polski ciast. I pomyślcie o tym, czy takim waszym wkładem w tą wigilię wieczerze
nie będzie ciasto. Nawet jeśli nie przyjdziecie na tą wieczerzę, to przekażcie takie ciasto dla organizatorów tutaj na miejscu. Chciałem powiedzieć, że więcej informacji znajdziecie Państwo na ploty.com, gdzie będziemy Was informować na bieżąco o postępach w przygotowaniu naszej wieczerzy wigilijnej, takiej polskiej, ale nie tylko dla Polaków, zaznaczam. I na już sam koniec, szczególne podziękowanie dla wszystkich, którzy swoją rękę przyłożyli. Nie wymienię tu osób prywatnych, bo jest ich wiele, ale Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło nr 18, Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie, no kierownictwo Domu Polskiego oczywiście i sklepy, bez których nie odbyłaby się też ta wigilia. Tutaj w pierwszej kolejności chciałem wymienić panią Sabinkę i serdecznie jej podziękować, a również panu Mietkowi, panu firma Jan, no i firma Krakowia. Więc w związku z tym chciałem wszystkim Państwu bardzo serdecznie podziękować, bo dzięki Wam ta wieczerza wigilijna, polska wieczerza może się odbyć właśnie w Domu Polskim 24 grudnia, godzina 18. Zapraszam wszystkich serdecznie.